Popełniono pewien błąd, że ten jeden z autobusów nie wjechał na osiedle. Po prostu sytuacja jest jasna, że to mógł. Nie odniósł się pan do aluzyjnych. Problem jest następujący. Tam na Przyleszu mieszka po prostu 3000 ludzi. Największe podatki jako płacą, to w tej chwili się zorientowałem, tam mieszkają ludzie, którzy pełnią bardzo zaszczytne funkcje. Między innymi tam mieszka pani dyrektor, która jest jedna z najlepszych menadżerów w Warszawie ze służby zdrowia. Dowiedziałem się przez przypadek. I tak zostali upodleni wszyscy, że przez pana Michała, który jest po prostu przeciwnikiem tamtego osiedla, bo sytuacja jest następująca. Nie odniósł się pan do aluzyjny. Problem by był rozwiązany, żeby jakikolwiek autobus dojechał do 511, to jest 1,5 kilometra i rozwiąże po prostu sprawę. Nigdy nie jesteście przeciwko, żeby jeździły autobusy do metra. Przecież jeżeli tam nie ma możliwości zatrzymania się, to przecież może objechać rondo i wysadzić tych ludzi. Na przystanku tam przy metrze coś wyjeżdża na most północny. Nie chcecie po prostu nic pomóc tym ludziom. Mało tego, to cię mówi już 20 razy na każdym od 2 lat. Autobusy jeżdżą tak, 741 z pracy ludzie wracają, 15:50, 731, 15:48, a później ludzie czekają 40 minut i upodleni są po prostu przez was, przez waszą głupotę, że nie potraficie zsynchronizować, żeby ludzie dojeżdżali do pracy i z pracy wracali, gdzie pracują ciężko, na różnych stanowiskach, bardzo odpowiedzialni. A wy to po prostu traktujecie ludzi jak tylko pieniądze chcecie i nic więcej. Sytuacja jest taka. Dlaczego nie możecie po prostu autobusy do Aluzyjnych, to jest 1,5 kilometra, nie musi się tam zatrzymać, żeby jakikolwiek autobus dojechał. Tam mieszka 3000 ludzi, powtarzam to jeszcze raz. To jest masa ludzi. Tam młodzież do szkół z dziećmi małymi. Nie mogą się zabrać, bo po prostu te autobusy opóźnione są i razem więcej nawet czekają. O 15 to się dorobi korki. Niech pan się zastanowi, bo pan jest przeciwnikiem. Nie wiem, co panu tam się stało, że pan tak po prostu tamte osiedle nie lubi. Ja już to kilka razy zwracałem panu uwagę, a pan w ogóle, kiedy nawet jak 741, to już panu, jak jeździliśmy, to pan od razu, nie rozumie pana. Nie wiem, co pan chce od tych ludzi, którzy pracują bardzo ciężko, na różnych stanowiskach, tam odpowiedzialni, w Warszawie i uczą się, są studentami i pan nie pomaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłaszał się pan Arkadiusz Sybuła, następnie pan Marek Zieliński. Wysłuchałem pana Zdrawa. Tak się naprawdę, proszę pana, mocno zastanawiałem, co pan nie mówi. Pierwsza rzecz, proszę pana, chyba nie tą linię pan patrzył na N34, chyba tą inną linię. Było, że 40 osób tam było. Proszę pana, parokrotnie jeździłem z autobusem regionowym N34, a nie było więcej niż 5 osób. Nie w ferii, tylko normalnie, proszę pana. Przez Kotoną autobus przejeżdża z 2-3 osobami. I proszę pana, są tam 40 osób, to ja informuję pana, że jestem w stanie przejeździć tu z kimś z pana i pokazać, udowodnić, że pan opowiada bajki. Dobrze, następna sprawa. Proszę pana, wiadomo, że autobusy nie zmienimy, lecz na mniejsze, bo mamy umowę, nie ma sprawy. Ale możemy, proszę pana, zmienić się. I będę proponował, żeby komisja, która jest powołana, żeby z panem się spotkała i będziemy to zmniejszyć. Następnie, proszę pana, w punkcie, proszę pana, umowy, paragraf 6, proszę pana, punkt 6.